Dzień dobry. Zabieramy się za nowy dzień. Jest godzina 7, Lenka już poszła do szkoły, a ja ogarnęłam się, w sensie ubrałam się, zrobiłam poranną pielęgnację, jeszcze tylko kremik i zabieram się za robienie owsianki dzisiaj na śniadanie. Postawię sobie też kawkę, także miło mi zacząć z Wami dzień. No i zobaczymy. Zobaczymy. To dzisiaj będzie. Tak, pieski idą sikać. No, idzie sikać. Poszły. Poszły sikać. No dobra, zabieram się za robienie owsianki i ja sobie zrobię w takim niedużym pojemniku i ona będzie zapiekana właśnie w piekarniku. Jeszcze się nie obudziłam, kawę sobie zrobiłam, ale jeszcze starać się będę jej za dużo nie pić, żeby nie brać jej na pusty żołądek. No i tak Wam mówiłam, to jest owsianka, na Instagramie pisałam, że to jest owsianka z Instagramu. Odgapiona poniekąd troszeczkę od Madzi Skin Therapy. Madzia to jest w ogóle królowa owsianek. I tutaj o, może z tej strony, żeby nie zasłaniać. Ja będę bardziej tak na oko robić, nie będę ważyć tych składników. Na sam początek płatki owsiane. Wczoraj byłam na takich szybkich zakupach spożywczych w Biedronce, więc jeszcze pasowałoby mi wybrać się do centrum, bo tam głównie są takie, wiecie, jakieś nasiona, chia właśnie, siemielniane. Posypuję cynamonem. Do tego zalejemy to mlekiem. Ja mam akurat takie migdałowe. Wsiąkło. Słuchajcie, ja dam jeszcze do tego miodu. No dobra, tak wygląda zapieczona owsianka. Pachnie po prostu obłędnie, przepięknie cynamonem. Także ja się zabieram teraz za jedzonko, bo już nie mogę doczekać, kiedy w końcu się kawy napiję, a nie chciałam za bardzo właśnie na pusty żołądek. Także zabieram się za śniadanko, a Wam życzę na razie smacznego, jeżeli jecie śniadanie teraz. Ślinka mi cieknie na sam zapach tej owsianki, także no, jestem ciekawa, jak ona będzie smakować. No dobra, słuchajcie, zrobimy próbę na żywo. Nie chcę tam iść do pokoju do Antosi, bo ona jeszcze śpi, więc nie chcę jej obudzić, więc sobie pomyślałam, że spróbuję tutaj z Wami to słodkie śniadanie, bo ja raczej jestem team słone, jeśli chodzi o śniadania, bardziej takie wytrawne niż słodkie. No ale ona pachnie tak obłędnie, że mam nadzieję, że nie zasmakuje. Także zabieramy pierwszy łyczek, pierwszy kęs i już widzę, że dałam za mało płynu, w sensie za mało tego mleka migdałowego. Za mało mleka migdałowego, bo jest jeszcze takie trochę za suche. Ale muszę Wam powiedzieć, że smaczne, gorące. Tak, zdecydowanie za mało mleka, ale smaczne. Także ja się zabieram za śniadanko. Na pewno trochę Antosi zostawię i odezwę się do Was już później, jak się ogarnę. O,
Odrost już mam. Także smacznego. No dobra, zjadłam połowę tej owsianki i stwierdzam, że ja jednak jestem team słone i wolę śniadania bardziej wytrawne na słono. Co jakiś czas podejrzewam, że taką owsiankę będę sobie zapodawała, ale chyba prędzej na podwieczorek. Także tą troszeczkę Antosia tu zaraz pewnie spróbuję, bo już się obudziła. Ale co, ja tak w ogóle muszę Wam powiedzieć, że nie przypadam za specjalnie za słodkim, mało słodkiego jem. Jak już mam faktycznie jakąś ochotę na słodkie, to raczej są to jakieś orzechy w czekoladzie czy coś takiego. No, pamiętam, że kiedyś dużo więcej się słodyczy jadło, a z biegiem lat muszę stwierdzić, że mało słodkiego jem. Także trochę Antosia dziubnie, troszkę mężowi zostawię i myślę, że na pewno się nie zmarnuje ta owsianka, a tymczasem dopijam kawkę i zaraz zabieram się za sprzątanie pokoju. No dobra, ja się już trochę ogarnęłam, w sensie ogarnęłam chatę, łóżko pościelone, posprzątane, nie licząc puzli, które Antosia właśnie rozwaliła na podłodze. Jeszcze sobie dopijam troszeczkę kawkę i tak sobie pomyślałam, że zrobię sobie jakiś bardzo delikatny makijaż, żeby się, nie wiem, wyglądać zdrowiej i lepiej. Także łyczek kawki, bo muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, co się dzieje, ale chyba tak właśnie ten początek nowego roku mi tak po prostu się nie fajnie za bardzo zaczął i tak się ciągnie to i ciągnie, bo ta aura za oknem jest po prostu mocno depresyjna. No, a ja mam tak co roku. Brak słońca, długie, krótkie, ciemne i ponure dni wpływają po prostu na mnie depresyjnie. Dlatego malę się dzisiaj delikatnie. Słuchajcie, hormony mi trochę szaleją, bo przyciągnęłam sobie drugie opakowanie hormonów i pasowałoby już właśnie przerwę sobie zrobić. Także jutro ostatnia tabletka i o, widzicie, tu mi wyskoczyło. Tu pod nosem mi wyskoczyło i zdrapałam to w sumie teraz i mnie swędzi, bo się goi ta skórka i mnie swędzi. No i tak to wszystko, słuchajcie, wygląda. Co jeszcze z takich ciekawostek z nowości chciałam Wam powiedzieć, że właśnie to pudełko, które ostatnio Wam pokazywałam, Pure Beauty, mocno intensywnie, słuchajcie, testuję wszystkie praktycznie kosmetyki z tego pudełka, bo to pudełko akurat naprawdę się fenomenalnie trafiło. Ja wiem, że one się wyprzedają jak świeże bułeczki, te pudełka, ale właśnie widziałam wczoraj na stronie Pure Beauty, że zrobili trzy takie jakby sety kosmetyków i możecie sobie po prostu zakupić trzy takie pudełka. Wiadomo, że to nie jest typowo na przykład tak jak mamy tutaj to pudełko, powiedzmy, że to będzie całość tego pudełka, ale sporo produktów właśnie między innymi z tego pudełka można w jednym z tych trzech setów sobie po prostu zakupić, także jak myślałyście o tym, patrzyłyście, a nie zdążyłyście kupić, to myślę, że warto sobie zobaczyć. Także ja się zabieram za taką szybciutką, lekką pielęgnację, tym bardziej, że dzisiaj jedziemy znowu właśnie z Lenką na tańce. Ma dzisiaj zajęcia, więc pasuje mi ją zawieźć i odebrać, bo jak przyjdzie właśnie wiosna, lato, to ona sobie będzie, słuchajcie, sama chodzić, bo będą długie dni, czy tam nawet rowerem, bo jest długo jasno, a teraz zaraz raz, dwa się robi ciemno, więc ja nie chcę, żeby ona po ciemku sama wracała. Także tak, na razie tyle. Ogarnę sobie buzię i jeszcze się do Was najwyżej odezwę. Dzisiaj mam taką, powiedziałabym, labę, bo nie robię obiadu, bo mam z wczoraj obiad. Właśnie te placuszki takie robiłam z kurczaka. Kurczak, ser, marchewka, papryka, cebulka, takie placuszki, takie kotleciki, powiedzmy. Także ugotuję sobie tylko ziemniaczki do tego. Suróweczka mi jeszcze została i mam taką na dobrą sprawę labę troszeczkę. A tak przemyślenia właśnie a propos mojego śniadania. Jak widziałyście mój post na Instagramie ostatnio, bo podejrzewam, że nie wszyscy macie Instagrama, ale właśnie przedwczoraj dodałam właśnie taki post, że postaram się, nie obiecuję, ale postaram się
zdrowiej powiedzmy, bardziej urozmaiconą dietę mieć. Aczkolwiek my nie jemy jakoś mega, wiecie, tłusto i tak dalej, bo od dłuższego czasu patrzę na to, co jemy. Jemy na pewno dużo zdrowiej z racji tego, że i mąż, i ja mamy jakieś tam problemy trawienno-brzuchowo i tak dalej. Nie wiem, to chyba już kurde grubo po 30, słuchajcie, zaczynają się takie właśnie problemy. Tak do 30 ani ja, ani mąż nie mieliśmy kompletnie żadnych problemów. No a teraz z racji tego, że już wiek mamy, jaki mamy, nie mówię, że jakiś stary, ale to już jest, wiecie, już idzie wszystko w dół. No, także staramy się dużo, dużo lepiej jeść. Raz na jakiś czas tam jakiegoś fast fooda sobie strzelimy, no wiadomo, kto nie. Ale śniadania, ja muszę Wam powiedzieć, że jem zazwyczaj, jak jem śniadanie, to jest to takie troszkę za ciężkie, troszkę takie konkretniejsze. No i dzisiaj właśnie zrobiłam sobie taką smażoną, pieczoną owsiankę, ale muszę Wam powiedzieć, że nie, nie czuję się kompletnie w słodkich śniadaniach. Takie owsianki, na przykład tą owsiankę, będę mogła sobie zrobić bardziej po południu, bo naprawdę jest bardzo dobra i bardzo smaczna, tylko ja ją będę traktowała bardziej jako deser albo podwieczorek. Bo zarówno ja, mój mąż i Antosia na przykład też wolimy śniadania takie, wiecie, wytrawne, coś na słono, a nie słodko. Nie lubię z rana słodkiego jeść. W ogóle ja muszę Wam powiedzieć, że od dłuższego czasu unikam praktycznie słodyczy, mało jem słodyczy, chyba że naprawdę faktycznie mam jakąś ochotę, jakąś zachciankę, to sobie coś tam jakiegoś orzechowego, czekoladowego, dziabny, ale śniadania to na pewno odpadają. Także kawkę sobie dopijam jeszcze w tym świątecznym kubeczku, bo jest naprawdę bardzo ładne, ale widziałam, że w Pepco fajne kubki są nowe. Także kto wie, może się wybiorę lada dzień. Dobra, uciekam na razie, ogarnię facjatę, póki mam chwilę, odpalę sobie może jakiś filmik na YouTubie. Wykonując ten taki delikatny make-up, no make-up, bo Antosia jest u dziadków, Lenka jest w szkole. Także słuchajcie, oby do wiosny, oby do wiosny, oby do września. Antosia pójdzie do przedszkola już, więc podejrzewam, że będę mogła wrócić do makijaży, których mi bardzo brakuje. Wczoraj sobie oglądałam, słuchajcie, wróciłam do takich moich starszych filmików makijażowych i muszę Wam powiedzieć, że fajnie mi się to nagrywało, fajnie mi się to oglądało i no, chciałabym do tego wrócić. No, także zobaczymy. Dobra, uciekam na razie, nie zanudzam. Dzień dobry, słuchajcie, wczoraj nic już nie nagrywałam, plany się pozmieniały. Nie byłam z Lenką na tańcach z tego względu, że Lenka się źle czuje. Do dnia dzisiejszego połowę nocy miałam praktycznie nieprzespanej, także ja dzisiaj tak mega po domowemu, jeszcze dopijam tu resztkę kawki i dzisiaj taki mega leniwy dzień. Nie wiem, kiedy tego vloga skończę, słuchajcie, bo jutro już jest sobota i nie chciałabym po prostu zapychać, robić takiej zapchaj dziury na filmikach, w sensie wiecie, że tylko przy toaletce siedzę i gadam. Wczoraj już też nawet nic nie nagrywałam, a robiłam przepyszne hamburgery. Właśnie z bułeczek z Thermomixa. Także tak, posprzątałam sobie Hawirę, odpaliłam praktycznie ostatek świecy właśnie, którą robiliśmy. Przepiękny zapach i planujemy ponownie kupić właśnie półprodukty do robienia świec i będziemy starali się zrobić takie bardziej świeże, lżejsze zapachy, między innymi kokos, który jest na specjalne życzenie. Na pewno będą jakieś świeże cytrusowe zapachy i na pewno będą jakieś kwiatowe zapachy. Także taki jest plan. I słuchajcie, tak sobie w ogóle myślałam, żeby sobie przepatrzeć wszystkie kosmetyki w toaletce. I jestem, tak myślę, chciałabym po prostu zrobić kilka, może 3-4 takie zestawy, takie sety kosmetyków. Oczywiście one są używane, ale w takim naprawdę minimalnym stopniu, gdzieś tam przetestowane i tak dalej, bo chciałam sobie po prostu zrobić porządek, takie lekkie czystki w toaletce, bo no i ja tak na dobrą sprawę skupiam się na takim większym minimalizmie teraz w sumie. Praktycznie rzadko się maluję, a jak już się maluję, to już są to lekkie, naprawdę delikatne makijaże.
No, także myślałam, żeby zrobić właśnie takie zestawy. Tak myślę, że do 50 zł jeden zestaw. Dałybyście mi znać, kto byłby zainteresowany, czy byłybyście czymś zainteresowany, to bardzo Was proszę, żebyście napisały w komentarzach, a ja po prostu takie zrobię i po prostu może komuś się przyda. No, także dobra, uciekam na razie, odezwę się jeszcze później. Dobra, to słuchajcie, może razem otworzymy przesyłkę, jaka do mnie dotarła. Oczywiście Laros. Jakie tu mamy perełki? Z tego co wiem, są to kultowe produkty roku poprzedniego i mam tutaj w zasadzie markę Pyeongkang-Yul, czyli markę, którą już znam, które używam. Kolejny raz ta esencja nawilżająca w takiej miniaturkowej wersji, także myślę, że to mi się przyda właśnie na jakieś podróże, na jakieś wyprawy. Kremik nawilżający, tak samo w takiej małej miniaturkowej wersji, to znaczy to nawet nie jest miniaturkowa, bo mamy tutaj 20 ml, więc takie wersje podróżne również dostaniecie dziewczyny na Laros. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ta marka Pyeongkang-Yul naprawdę ma bardzo fajny skład i są to naprawdę dobrej jakości produkty koreańskie do pielęgnacji. Zachęcam Was do zerknięcia właśnie do sklepu Laros, ponieważ sklep Laros głównie specjalizuje się właśnie dystrybucją produktów koreańskich właśnie na polski rynek. Bardzo dużo nowości, bardzo dużo nowych koreańskich marek, ale i nie tylko nowych. No i z moim kodem KASIAL10 pamiętajcie, że macie taki stały rabat, to możecie sobie coś wypróbować. Mamy tutaj kremik pod oczy. To jest krem, który również już mam, ponieważ on znalazł się w tym takim mystery boxie grudniowym, także coś takiego. Kolejną rzeczą jest drugi ten kremik. Dobra, kolejnym produktem jest taki Deep Clear Cleaning, czyli delikatny balsam do demakijażu. Poradzi sobie nawet z wodoodpornymi kosmetykami i zawiera on oleje, w tym olej z zielonej herbaty i otręby ryżowe, czyli zielona herbata bardzo fajnie sprawdza się do cery tłustej i mieszanej. Także coś takiego. Później mamy płatki pod oczy. Kolejne płatki pod oczy, bardzo lubię. Także to. Tutaj mamy maskę na noc. Nie ma tu nigdzie po polsku napisane, po chińsku, no ale dobra. Maseczka na noc podejrzewam 120 ml, także będziemy testować. I mam tu również maseczki w płachcie. Tak, tu jest ta z czarną herbatą, bardzo fajna. O, tutaj mamy jeszcze płatki lawendowe pod oczy. Czyli możemy sobie takie płatki wziąć na wyjazd, również taką saszetkę i jeszcze jedna ta maska z czarnej herbaty. Także bardzo fajnie. Dziękuję dziewczynom z Laros za tą przesyłkę. Zabieram się za testowanie, bo tej maski nie znałam. Dzisiaj sobie ją przetestuję i te płatki pod oczy. W sumie to za chwileczkę sobie je nałożę. Dobra. A u mnie kuchnia wysprzątana i zabieram się za chlebek. Chlebek, hot dog. Miałam smaka na coś do przekąszenia, wieczorem do filmu. Lubię sobie coś podjeść, więc wylądował dzisiaj chlebek, hot dog. Troszeczkę po mojemu, ponieważ zamiast zwykłego oleju tutaj do ciasta wlałam w zasadzie olej kujawski, czosnek, bazylia i pomidor. Dodatkowo do farszu jeszcze poszła papryka, czerwona cebulka, no i wrzucam już do piekarnika, bo zaraz mi się nagrzeje i w ten oto sposób kończymy powoli dzień. No, ale w dalszym ciągu mam małego lenia, jak siądę, to mnie taki łapie leń, ale w sumie to tak na dobrą sprawę, jak się zebrałam za robienie tego chlebka, weszła we mnie większa energia, przewietrzyłam chatę. O, wrzucam chlebek do piekarnika i dzisiaj się tu już z Wami pożegnam. Podejrzewam, że jutro zakończę tego vloga. Tak, chyba że dzisiaj wieczorem, o, może zrobimy sobie taką pielęgnację krótką, przetestujemy, no nie wiem za bardzo co przetestuję. Przetestuję tą maskę i płatki pod oczy, bo chciałam sprawdzić, jak się będzie miało. Może ja wrzucę ten chlebek. No dobra, wrzuciłam chlebek, chciałam sprawdzić, jak się będzie spisywać te takie masełko, ten taki balsam do demakijażu właśnie z Pyeongkang-Yul.
Bo mam, słuchajcie, dwa. Jedno masełko takie mam z Hello Body i drugi produkt mam... Kurczę, nie pamiętam, co to była za firma. W każdym razie jakoś tak za bardzo zajeżdżało, powiedzmy, wazeliną, bo na skórze zostawała naprawdę masa takiej tłustej formuły. Ja wiem, że taki produkt musi być trochę tłusty, ale jednak jak jest za tłusty, jak bardziej się ślizga niż domywa, no to nie jest fajne. Ale na razie póki co testuję. Ostatnio też Wam wrzucałam na YouTubie te pudełko z Pure Beauty, ten unboxing. I muszę Wam powiedzieć, że testowałam już ten scrub do twarzy z Hello Body i faktycznie jest bardzo fajny. Dobra, testujemy. Test na żywo. Tego balsamiku do demakijażu. Ja dzisiaj sobie strzeliłam taki mocniejszy makijaż, specjalnie pstryknęłam sobie parę zdjęć. Muszę Wam powiedzieć, że mam tutaj naprawdę masę produktów na twarzy, także ściągam rzęski, żeby ich nie zniszczyć tym masełkiem. Dobra, rzęski mam ściągnięte. Pyeongchang Yul Deep Clear Cleaning Balm. Dobra, słuchajcie, na samym początku tutaj mamy takie wieczko zamykane. Byłam przekonana, że tu będzie folia i szpatułkę, co jest mega higieniczne i bardzo fajnie, że tego typu produkty są właśnie tak pakowane. Ogólnie produkt jest bezzapachowy, także ja sobie może pozwolę odłożyć tą szpatułkę. Bardzo, bardzo... Pod wpływem ciepła możecie zobaczyć, że to się naprawdę robi... praktycznie wodniste, bardzo przyjemne, a tutaj mamy czysty taki jak na dobrą sprawę jakby olejek, także jednak muszę chyba wziąć tą szpatułką delikatnie na dłoń, bo nie jestem w stanie nawet tego wziąć na palce. Bardzo jest to, popatrzcie, pod wpływem pocierania dłoni, dosłownie chwileczkę, to się robi naprawdę bardzo ciepłe. I podejrzewam, że będę musiała... Jej, jestem w szoku. Szminka mi już zmyło. Podejrzewam, że za chwileczkę będziemy musiały sobie po prostu... Patrzcie na to. Wow. Nie no, nie powiem, bo jestem naprawdę w wielkim szoku, bo mam tego typu produkty z dwóch innych firm, między innymi właśnie Hello Body. I to po prostu w trymiga zmywa, domywa nam nasz makijaż, nawet produktami wodoodpornymi. To masełko zawiera m.in. w sobie olej ryżowy, a także olej z drzewa herbacianego, z zielonej herbaty, przez co bardzo fajnie sprawdza się dla cery tłustej i mieszanej. Dobra, zmyłam sobie taką na dobrą sprawę wszystko praktycznie, ale w dalszym ciągu mam na sobie pełno brokatu z tego cienia, także delikatnie jeszcze wzięłam sobie ciupinkę tego preparatu i już po prostu sobie tak domyję i wypłuczę po prostu wodą, tak normalnie. Grazie.